ma być zaprzeczeniem dotychczasowych tak zwanych tarcz antycovidowych, które były niczym innym jak legislacyjnym Frankensteinem, czyli takim straszydłem, dziurawym sitem, a nie pomocą. My zakładamy w naszej ustawie prostą zależność. Rząd zamyka twoją działalność, rząd płaci twoje koszty. Pomocy potrzebują firmy branży turystycznej, branży usługowej, branży gastronomicznej. To są również osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy wreszcie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie galerii handlowych. Dobrze, że w ogóle zaczęto o tym mówić, dlatego że najpierw mieliśmy przez blisko rok czasu tylko propozycje rządowe, a żadna ze stron opozycji politycznej w Polsce nie pokusiła się o jakieś projekcje, jakieś rozwiązania. Dzisiaj być może takie rozwiązanie się pojawia. My już w czerwcu proponowaliśmy rozwiązania, które mogłyby sprzyjać przedsiębiorcom w przejściu przez te trudne okresy, bo te firmy są niezamykane po raz pierwszy, one są po raz kolejny zamykane i te wszystkie okresy jakoś firmy musiały przejść. I niestety poprawki zostały za każdym razem odrzucane większością pisowską, większością w Sejmie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zrekompensować wszystkich strat przedsiębiorcom związanych z pandemią. Z prostego powodu, tego nie da się tak do końca obliczyć. Nie wiemy tak do końca, na ile to wpływ miałaby pandemia, na ile na przykład pewne kwestie rynkowe. Natomiast każda kolejna tarcza miała za zadanie przede wszystkim utrzymać poziom zatrudnienia, miała utrzymać potencjał konkurencyjny polskich przedsiębiorstw. Natomiast to jest też tak, że czekaliśmy blisko rok czasu na uruchomienie tarczy 2.0, dlatego że ona dopiero kilka dni temu weszła w życie i przedsiębiorcy trochę czują się osamotnieni w tej walce o każdy kolejny dzień. Być może jeśli w najbliższych dniach te środki z tarczy 2.0 wpłyną na konto części tych przedsiębiorców, to jakby sytuacja się trochę uspokoi. Przypominam, że większość z tych firm nie otrzymała dotychczas żadnej pomocy i państwo tutaj żadnej łaski nie robi. Tarcza finansowa 6.0, która w tej chwili weszła w życie, czyli 14 stycznia, rzeczywiście daje taki algorytm porównania strat finansowych, gdzie się wpisuje ten rok 2019 porównany do 2020. U mnie to jest około 90% straty. Na tej podstawie mam rzekomo dostać pieniążki, które mają mi, że tak powiem, te wszystkie zobowiązania mają pokryć. Niestety część tych kosztów i przedsiębiorcy, a także my konsumenci będziemy ponosili. Te pieniądze trzeba skądś wziąć. Bierzemy je zaciągając kolejne kredyty. Czyli to jest też tak, że w najbliższych latach czekają nas znowuż dość trudne czasy, dlatego że musimy uruchomić gospodarkę na takim poziomie, żebyśmy byli w stanie spłacić te zobowiązania, które do tej pory zaciągnęliśmy. Żądamy również przywrócenia i odmrożenia możliwości prowadzenia działalności na przykład w branżach gastronomicznych i innych usługowych, gdzie szansa na transmisję wirusa wcale nie jest wyższa niż w kościele czy w hipermarketach. Dodatkowo ma być zaproponowane rozwiązanie w oparciu o realną utratę dochodów przez przedsiębiorców w miesiącu grudniu. Ja przede wszystkim bym oczekiwał, żeby była jakaś mapa drogowa funkcjonowania, tak? To znaczy, jeśli ja dzisiaj ponoszę konsekwencje tego, że jestem zamknięty i ta solidarność ma być, ja się temu poddaję, ale ja chcę wiedzieć, kiedy wystartuję dzisiaj. To jest dla mnie dzisiaj najważniejsze. Za pół roku już nie będzie kogo ratować, ponieważ wszyscy stoją na skraju bankructwa i nie tylko ci, którzy prowadzą te biznesy, ale również rodziny wszystkich pracowników. Dlatego ta pomoc musi być realna. Nie powinno być tutaj żadnych limitów, szczególnie, że duży biznes znacznie łatwiej potrafi sięgać po szerokie środki niż właśnie ten mikrobiznes i na nim w tej naszej ustawie się skupiamy. Również o te spółki, które prowadzą działalność niekoniecznie odzwierciedloną w CEIDG czy w KRS-ie w związku z rejestrowanymi kodami PKD. Ten system PKD trzeba zmienić, pandemia to pokazała. Nikt wcześniej o tym nie mówił. Trochę mnie to zaskakuje, dlatego że jeśli chodzi o te kody PKD, to z tych propozycji rządowych 30 kilku i w efekcie negocjacji ze stroną społeczną zwiększono liczbę tych kodów do 45. To nie jest też tak, że wszystkie przedsiębiorstwa tracą na pandemii. Mało tego, poszczególne branże w różnym wymiarze i w różnym zakresie. No nie ma innego pomysłu jak kody PKD. Nawet jeśli to jest pomysł niedoskonały, to trzeba szukać właśnie rozwiązań, a także też myślę, że w pewien sposób zabezpieczyć się na kolejne
lata, to znaczy przyjąć takie rozwiązania, które będą trwałe, a nie tylko będą takie podyktowane próbą czy potrzebą chwili. Warto przypomnieć, że tarcza Polskiego Funduszu Rozwoju i te pieniądze, które były wydatkowane w marcu 2020 roku, ona nie miała obostrzenia, jakim był kod PKD. Jest ten czynnik jeszcze związany z ludźmi, czyli ta niepewność związana z pracownikami, którzy się boją. Trzeba pamiętać, że oni też dostają mniejsze wynagrodzenie. Nie tylko krytykujemy, ale również wnioskujemy, ale również proponujemy, rekomendujemy konkretne rozwiązania, które miałyby usprawnić, ale przede wszystkim, które miałyby spowodować, że ta pomoc dotrze do wszystkich tych, którzy tej pomocy potrzebują. Wszystkich tych przedsiębiorców, którzy za chwilę mogą ogłosić upadłość.